Siemanaczko, z tej strony Tomuś. Dziś wcielam się w rolę obserwatora i oglądamy najlepszą kobietę w TFT, która ma najwyższą aktualnie rangę w secie 7,5, czyli Emily Wang. No więc, startujemy sobie z giereczką. W tej grze z samego jakby emotikona możecie sobie miniaturki zaobserwować, że będzie to Nunu, który jest w aktualnym patchu Broken, jest aktualnie na serwerach live 12.17 bipacz. O, dokładnie to chciałem powiedzieć. Też dlaczego wybrałem taką grę, którą pewnie Nunu wielu z was kojarzy w aktualnej mecie i tak dalej, ale mówię, ostatnio nie nagrywałem top 7 najlepszych kompozycji, tylko jak wiecie, wszystkie kompozycje, więc nie było tam, które jest najsilniejsze, co może powstać i tak dalej, a powstał właśnie taki śmieszny Nunu, który wydaje mi się, że w następnym tygodniu, czyli w następną środę, dostanie już dosyć potężne nerfy, a czy będzie dalej grany, no to dowiecie się w moim top 7. Wybaczcie od razu za głos, ale jestem trochę chory. Mam lekką gorączkę, ale myślę, że nagranie, zrobienie wam nagrywki będzie bardzo przyjemne, dla stałych widzów przynajmniej. Emily Wang jest to gracz Challengera od paru setów, mi się wydaje, już obserwuję ją bardzo często. Tutaj od razu jest brany Urf Pack, ponieważ jak zauważycie, ma różdżkę, czyli ma wejście w Dragon Mancera. No tutaj wystawiła od razu seta na dwójce, który też wchodzi w kompozycję Nunu, prawda? Rel powinna wyciągnąć, bo jest to... Oj, tutaj Dragon Mancer od razu wrzucony. Na kogo? Na Leonę. I zobaczcie, jakie ma podejście. Ma już łezkę, która powoduje, że ma dojście do Hoya. Tą łezkę mogłaby wrzucić na jakąś Leonę chwilowo. Rel. Ja osobiście lubię brać Rel, ponieważ ja lubię startować z 4 Dragon Mancerów i 2 Kawalierów. Nawet 3. To zależy też, czy robię pre-level, czy nie. Ale jak wiadomo, każdy gra trochę inaczej, także trzeba się przyzwyczaić, to co ja mówię nie zawsze się jakby spełnia podczas gierki. Gra jest bardzo sytuacyjna TFT. O, wzięta Rel. Rel ściągnięta, zrobiona ekonomia. No w tym przypadku Rel też bym sprzedał, żeby zrobić te 10 ekonomii. Seta ona wyciągnie i Eza, chyba że wygra grę, no to wtedy Jona jako dwójkę. No i Nunu jest dosyć prosty, tak mi się wydaje, wystarczy go hitnąć na początku, mieć tą szpatułę lub albo z początkowej fazy, albo robić sobie lustrik pod początek, żeby tą szpatułkę mieć. Ale też pamiętajcie o tym, zawsze wam to tłumaczę, że jeżeli macie tam ochotę w międzyczasie zagrać Nunu, nikt wam nie bierze, chociaż teraz aktualnie hardstakuje dużo osób Nunu w lobby, to jedna rzecz jest ważna, że nie musicie się obawiać o tą szpatułkę, bo zawsze ona gdzieś wam tam wleci. Tutaj jest sytuacja teraz u Emily, widzę taka, że albo wygrywa grę i ma 20 ekonomii, albo prawdopodobnie zrobi prelevel, jeżeli przegra. A czy ma szansę przegrać? Nie wydaje mi się, chociaż tutaj ten Ezreal z Infinity... Przepraszam, od razu mówię, mam dzisiaj gorączkę. O, Guardian się tutaj odpalił, ale czy ona... Nie, set nie da rady w tym przypadku. Czy będzie tu pre-level? Powinien być pre-level wrzucony, czyli jeden pick w level. Tak jest, zrobiony, czyli automatycznie masz 5 level po 2-4. Okej, okay. Tutaj najlepiej będzie chyba wziąć albo łezkę, albo kryta. Najlepiej kryta, żeby od razu mieć hoja, a jak nie, to armor. Jednak pas, okej. Okay. Słoneczna peleryna, czy nic nie będzie slamować? Tak mi się wydaje, że też Redemption nawet by było w porządku pod Nunu. Sejuani wyciągnięta. W razie potrzeby do Nunu. Jest słoneczna peleryna. Słoneczna jest zawsze spoko. Tym bardziej, że grasz Dragon Mancera na lulu, czy jakoś tam tankowość plus TAP, chociaż ona tam z AP za bardzo nie korzysta, prawda? Jeżeli jesteście nowi, świeżi na kanale, to zapraszam na mój dokument, który macie w podpiętym komentarzu, jak i w opisie. Tam wszystko jest jakby robione cały czas, namiętnie aktualizowane. Jeżeli coś wchodzi w metę, aktualnie przez tydzień nie grałem w TFT, ale to nie ma znaczenia, ponieważ cały czas oglądam i ten dokument podmieniam w razie czego. Ostatnio trochę miałem imprezy, jak widać, trochę się zaraziłem na imprezach, więc już wracam do grania stałego w TFT.
Także jakby co, to możecie pytać na Discordzie i tak dalej. Oh, jest Volibear, czyli już dołożony czwarty Dragonmancer. Pamiętajcie, że wstawianie Nunu bez BTK na początku z Dragonmancerem wystarczy. Wydaje mi się, że od razu hardstackowanie Nunu nie ma aż takiego wielkiego sensu. Jak widzicie, zobaczcie, włożył sobie on Dragonmancer, Emblem Annalone, włożył Słoneczną Pelerynę i ona też sporo robi. Także hardstackowanie od razu Nunu, chyba że wiadomo, ja ostatnio na przykład w Diamencie 3 zrobiłem Nunu na jedynce, a insta po kółku miałem różdżkę z kółka plus emblemat wrzucony na Nunu i Nunu na dwójce, więc no zdarza się tak. Możecie też zrobić pre-level, możecie dostać augment, który jeżeli nie macie nikogo na ławce, no to zrobi wam level, czyli macie z automatu tak naprawdę szósty po tym, jeżeli sprelevelujecie, więc dużo jest aspektów, które, dużo jest czynników, tak? O, tutaj Nunu, zobaczcie, Nunu dostała za darmo. Nunu, za darmo, ze znaku zapytania, jak ja to tłumaczę zawsze. O, dwa Magic Resisty to nie tak za bardzo dobrze, jakby można było. Jest betek, od razu jest betek. No, no to tu już się, można powiedzieć, opłaca od razu wrzucenie. Ja na jej miejscu zrobiłbym tutaj od razu level up. O, jest od razu wrzucony betek, Słoneczna Peleryna na secie, bo jest na dwójce. Ja osobiście wrzuciłbym tutaj level up, poświęciłbym ten ekonomii i wrzucił Malphite'a, żeby mieć dwóch bruzerów. Zawsze to więcej tankowatości i tak dalej. Ja ten kielich, pamiętajcie, kielich jest bardzo dobry dla Nunu. Jeżeli wejdziecie na mojego doka w tym momencie, to tam macie dwa kielichy na Nunu zagrane, bardzo przydatne. Więc ja osobiście wrzuciłbym od razu dwa kielichy, żeby ten Nunu miał ten kielich na sobie. Ale też jak widać, Emily woli poczekać na pierwszego hoja. Nie dziwię się, to i to jest dobre. Pamiętajcie, to i to jest dobre. O, Competent Grunkback. No i nie ma lepszego augmentu, jeśli chodzi o taki start, jak ona ma. Czyli teraz może dostać kryta i Magic Resist, albo łezkę dodatkową i zrobić obydwa itemy. No jak widać, dostała, czyli ma o i hoja. I teraz tak, i znowu jest sytuacja, w której albo zostawiasz dwa Magic Resisty na łezkę. Tutaj jest trochę podrolowanie, żeby hitnąć wszystkie Dragon Mancery, albo przynajmniej Nunu 2, czy jej się uda, jest Lee Sin. Dobra, nie ma niestety. Okej, okay. I co chciałem się wywodzić? Z tych dwóch Magic Resistów można oczywiście mieć dwie łezki, czyli dwa kielichy, lub wrzucić szybko Ionic Sparka w Seta albo w Volibeara, który też jest, jak wiecie dobrze, zmniejsza ten Magic Resist, także ten Nunu znowu ma większy potencjał. Ja jestem fanem osobiście, wiecie o tym, slamowania szybko itemu, czyli ten Ionic Spark u mnie już by poleciał na Volibeara, lub przynajmniej na Lee Sina, zależy też, czy bym go hitnął w tym momencie na dwójce, czy nie. No jak widzicie, Nunu True Damage wali no niesamowity, on na drugim poziomie potrafi zadać 18 tysięcy obrażeń, więc jeżeli nie wiedziałeś o tym Nunu, to wykorzystuj do środy, dopóki można. Mam nadzieję, że ten odcinek wrzucę jak najwcześniej dla was. Okej, okay, co wy tu dalej? Leona wrzucana jako Miresz, ale tutaj nie ma znaczenia ten Miresz, szczerze mówiąc. No, zastanawia mnie ten ruch niewrzucania Ionic Sparka na Volibeara, tym bardziej, że Volibear jest na poziomie drugim. No, zjadł Nasusa na jedynce, tak po prostu, nie? Okej. Okay. No tutaj ten Ezreal jakby nie ma szans, już zhardstackowany. Jakby ktoś pytał, dlaczego Emily tutaj rolowała, miała też 30 czy tam 40 ekonomii, po co rolować, kiedy jakby można trzymać te 50 ekonomii i rolować do 50, ponieważ zauważcie, że ona gra na najwyższym poziomie na serwerze na... I to jest styl grania agresywny, czyli szybko musicie hitnąć coś na siódmym, szybko... O, jest Kai'Sa, czyli jest tutaj 6 Dragon Mancerów, których aktualnie od razu wrzuci. Jest 6 Dragon Mancerów. Pamiętajcie, że z 6 Dragon Mancerów daje wam olbrzymi snowball. Czy ona teraz wrzuci? Dragon's Claw? Nie, no Ionic Spark jest o wiele mocniejszy, ale zastanawiam się.
Co do mojego wywodu, no jednak Dragon's Claw, co do mojego wywodu i nagra się podchitnięcie postaci, czyli jeżeli na przykład macie dwóch nunów w lobby, to jak najszybciej chcecie go wyrolować na poziomie szóstym na 30% na dwójce przed oponentem, czyli przed przeciwnikiem waszym, który chce hitnąć nunu, prawda? Tak samo się robi z siódmym levelem, czyli z hitnięciem czwórek i tak dalej. Dlatego też, jak widzicie, zaryzykowała te 20-30 ekonomii po to, żeby hitnąć nunu, no niestety się nie udało. O, jest jeden nunu. Kolejny. Czy ten nunu da radę? No z taką itemizacją i 6 Dragonmancerami. No może ta Diana jednak da radę, choć zobaczymy, czy Nunu jest takim wariatem. Chyba jednak jest takim wariatem, co? Nie dał rady niestety, ale było blisko, bardzo było blisko. Sejuani 2. I też jest prosta. Przepraszam za mikrofon. I tutaj jest prosta piłka, czyli dostawacie sobie po prostu jeszcze dwóch kawalierów i to jest wszystko. Wraz z setem dostajecie też Rage-Winga, ale czy to ma jakiekolwiek znaczenie? O, tutaj dostała kielich. Wydaje mi się, że kielich będzie od razu zrobiony na Lee Sina. Przynajmniej każdy by zagrał w taki sposób. Tutaj hitnięcie Nunu 2, tak jest. Zrobienie szybko levela 7 i zrolowanie. Można rolować Nunu na 7 poziomie, można rolować Nunu na levelu 8. To zależy też, czy ktoś ich wam bierze, bo też musicie być szybcy, prawda? Cały czas skautować lobby, czy jak i tak dalej jest. Tutaj sprzedanie tę całą ekonomię, żeby mieć 30. Kielich zrobiony, tak jak mówiłem, na Lee Sinie. Ja bym tu polował na tego Ionic Sparka jednak, żeby tego Ionic Sparka mieć. No, jak widać, Emily nie preferuje go, bo to też zależy od prefu. Różne, od każdego gracza różnych jakby ciekawostek się dowiecie. Jeden lubi, na przykład Koreańcy przykład, co mnie bardzo dziwi, lubią bardzo Redemption. Nawet wkładać dwa Redemption zauważyłem. Także jak jesteś graczem z Challengera, czy chociażby z jakiegoś Mastera, powiesz what the fuck, jakie Redemption, o. Patrzcie. Została Dragon Mancer. Także Dragon Mancer będzie tutaj zrobiony z Sejuani i wrzucony na level 8, czyli trochę inna taktyka, bo dostała jednak emblem Dragon Mancera, czyli zamiast 6 gra 8. No i teraz możecie powiedzieć wcześniejszy wywód, what the fuck, jakie Redemption? A jak wejdziecie na scenę koreańską, gdzie... Czy ona jest lepsza, scena koreańska, od europejskiej i ENA, jeśli chodzi o Teamfight Tactics? Nie powiedziałbym, szczerze mówiąc, ale... Jednak no jest to Challenger, tak? Jest to są to najlepsi gracze na danym serwerze, więc no i co? I wejdziecie i zobaczycie dwa Redemption na przykład. Także ciekawie się dzieje. I to nie jest tak, że to jest dzisiaj, bo Redemption na Korei jest bardzo doceniany, odkąd dostało zmiany, czyli bodajże w secie trzecim już było nowe Redemption? Chyba tak, w secie trzecim było nowe Redemption. Tamtego czasu naprawdę je lubią, a według innych oczywiście graczy, według normalnych graczy w cudzysłowie, jest Redemption powielane jako aktualnie no, najgorszy item, jaki chyba można złożyć. Jest Morello. Te Morello może być wrzucone na Hecarima. Ja lubię osobiście Redemption na Hecarimie, więc jeżeli zostanie hitnięty Hecarim, to na level upie po prostu zostanie zamieniona Sejuani na Dragon Mancer Hecarima plus Redemption Morello. Widzicie, pomyliło mi się cały czas, bo wywód robiłem. Wtedy wejdzie Morello na Hecarima z Dragon Mancerem i na level upie wejdzie 8 Dragon Mancer prawdopodobnie. Czyli będzie próbować na 8 levelu ściągnąć Yasuo. Jest Yasuo, oh my god. Czy to będzie takie proste? Czy naprawdę to będzie takie proste? No niestety nie jest takie proste, jak się wydaje. Tutaj znowu ten Magic Resist i znowu ten Ionic Spark, który mnie bardzo ciekawi, ta rzecz, którą ona nie robi, czyli wrzucanie tego Ionic Sparka, no cóż. O, chyba jednak. Jest Ionic Spark i powiem wam, że tu może...
się zdziwicie, ale od początku, jak oglądacie ten materiał, to wiecie, dygmie, to jest straszny błąd. Czemu ten Ionic Spark jest zrobiony tak późno? Tak późno. Ja na przykład ostatnio dostałem bardzo przyjemne augmenty do Nunu, bo dostałem Kawaliera, Dragon Mancera i na ostatnie dostałem, nie pamiętam jak ten augment się nazywa dokładnie, ale jeżeli zabijecie kogoś, to dostajecie many, tam 40 czy ileś. I ten Nunu tak przyjemnie z tym działał, bo on i tak na trzecim poziomie tak naprawdę zjada każdego, dosłownie każdego, więc ta mana za darmo powoduje, że on ma pół many za każdym zabójstwem. No to jest trochę żart, trochę żart. Nie wiem, czy też ten augment czasem nie dostanie nerfa, bo ten augment to jest 100% wzięcie tego augmentu, jeżeli mieliście Nunu pod Dragon Mancera, tak jak ja, nie? No jeżeli macie Nunu na dwójce, to spokojne top 4, pamiętajcie, spokojne top 4, naprawdę. Chyba, że macie 8 Dragon Mancerów, to w tym przypadku Nunu na dwójce ma taki snowball, że może nawet osiągnąć top 1. A jeżeli hitniecie naprawdę Nunu na trójce, no to możecie być chyba spokojni w tej mecie, żeby zdobyć top 1. No, w enemy jest Yasuo, więc może tutaj przegrać. Chociaż zależy jaki target. No właśnie, target tutaj objął Yasuo. Emily tu szczęśliwa. No, gra jej poszła dosyć łatwo, można tak powiedzieć. Tu jest Morello i Kielich. Ja... Widzieliście to? Tam był Magic Resist, tam była łezka, tam była różdżka. Tam był drugi Kielich i Morello na Hekarima. Ciekawe, że tego nie wzięła, szczerze mówiąc. Tutaj jest bardzo dobry item, Trap Glow plus ten nowy item, ja zawsze zapominam jego nazwę, Protector, tak, Protector. Ale nie, tamta zmiana była według mnie na minus, ponieważ tam był dosłownie Morello, Kielich, wszystko to co potrzebowała, szczerze mówiąc. Chyba, że nie zauważyła, no też się tak zdarza, prawda? Piję sobie kawusie z rana. Przy okazji właśnie nagrywam ten materiał. No, Xayah 2 dosłownie na hita, a to jest Nunu. Cały czas powtarzamy 2. 11 tysięcy nieuchronnych obrażeń. No, pogięty. Naprawdę. To jest cały czas próba rolowania Nunu na trójce. Ona... Jest przerywany filmik, więc ciężko powiedzieć, czy ona skautuje, czy nie, ale no, znam Emily Wang, jeśli chodzi o jej streamy, więc ona skautuje co grę, tak jak każdy powinien, pamiętajcie. Więc wydaje mi się, że nikt tego Nunu nie hardstakuje w jej lobby, dlatego ona Nunu idzie po Nunu 3. Okej, okay. Rolowanie cały czas. No ten Nunu opornie idzie. No jest tu hitnięty drugi Nunu, czyli jeszcze zostało nam 1 i 3. O, teraz są duże zai w lobby, jak widzicie u niego. U niej. Dosłownie już chyba walczy na trzecią, tym razem na zaję 1, ale tu już jest Shyvana z Morello, ale ona wydaje mi się, że spokojnie da radę i tutaj ten gościu chyba odpada. Tak jest. Już jest top 6. A to jest cały czas Nunu 2, powtarzamy. Bo to jest ważne, naprawdę. Solari by to było nawet spoko. Dość, że postać za 5 golda, to jeszcze Solari, no, tak jak się udało wziąć, udało. No, 2 Hekarimy, także Sejuani spokojnie zamieniona będzie na Hekarima w tym momencie. Jest Nunu na 2, kolejny, i Hekarim. Aha, bo ona chce zrobić tak. Bardzo dobry ruch, szczerze mówiąc nie pomyślałem o nim, bo Yona po prostu zamieniła na Hekarima i ta Sejuani będzie sprzedana w momencie, kiedy hitnie Yasuo.
Rozumiecie, o co chodzi? Wtedy emblemat pójdzie na Hekarima, a Yasuo wejdzie za Sylwani. Bardzo dobry ruch. Ja szczerze mówiąc, nie pomyślałem przez chwilę o nim, żeby wrzucić tego Hekarima za tego Yona. Ten Yon był tak skitrany, że nie zauważyłem, że on w ogóle tam jest, nie? Nunu 2 dał radę, nawet Shivanie z full itemizacją. Piękne. Piękne, piękne. I top 4 tak naprawdę, jak widzicie, za darmo w patchu 12.17 bipatch. Bo bipatch wczoraj wszedł. Po co grać jakieś tryhardowe kompozycje, jak można zagrać Nunu? Ciekawe, nie? Ja też jestem hardstackiem aktualnie Soma z Nila, jakbyście byli ciekawi, co gram. I tak samo tego Apeliosa. Apeliosa już pewnie znacie, ale jeżeli nie znacie, to możecie napisać w komentarzu to albo zalukajcie sobie na dokument, tam jest w S Plus Apelios. Albo mogę też nagrać, żebyście wiedzieli, w jakim sposobie go na tą kompozycję przechodzić i tak dalej. A jeśli chodzi o Soma, no to dostawiamy Soma plus Nille i na Nille AD itemy, a na Soma AP itemy. Najlepszy jest chyba Blue Buff, chociaż można tam hardstackować lekko Shodina. Taka dosyć piękna kompozycja plus AP i AD damage. No, mnie osobiście jara. Jest top 4, jak widać, bez żadnego na tryhardzie Nunu 3. Jest idealny item tak naprawdę. Uwielbiam mieć dwa te itemy. W sumie, jeżeli mam okazję, to robię w aktualnej mecie. Jeszcze dwóch Nunu brakuje. Tutaj chyba będzie już rolowanie do zera, tak mi się wydaje, po Nunu. No o, jest jeden, jeszcze jeden. Jest Yasuo. O my god, jak wejdzie teraz Nunu. Tak jak mówiłem, Yasuo zamieniony i Hekarim za chwilę. O, Hekarima nie zdążyła, ale zamieni w następnej... Chociaż nie! To jest też ciekawe, bo jak widzicie, ta Sejuani mogłaby być spokojnie zamieniona. Wiadomo, że ulti Hekarima obszarowe jest lepsze od Sejuani, więc to mnie ciekawi. Nie wiem, czy może poświęciła dlatego, żeby była ekonomia, bo jeżeli tu wejdzie Nunu na trzeci poziom, to nie za bardzo jej różni w tym wygrywaniu lobby, ale tak mi się wydaje, że jednak to nadal był błąd. Te dwa Soumy powinny być sprzedane. Nie? Czy nie? Nie wiadomo, czemu to zostawiłem, szczerze mówiąc. Nunu 3, okej. A na level upie, wiadomo, możecie dodać sobie jakąś Sorakę, tym bardziej, że macie Kawaliery plus Dragonmancery, które mają więcej zdrowia, to jeżeli dodacie do tego Soraczkę, to ona naprawdę dużo wyleczy, także Soraka najlepiej na 9. Zostały 3 osoby i zobaczcie, po ile ten Nunu bije, po 5000. 5000. Nie przesłyszeliście się, a jeżeli nie, to zobaczcie jeszcze raz. 5000 za każdym razem. Zobaczcie, Shivana na 2. Shivana na 2 na hita. O, piękne. Boom, kolejne 4900. I kolejne. Ile? 29 tysięcy damage'a Nunu na trzecim poziomie. Naprawdę, Riot? Naprawdę? No cóż, zdarza się. Jest Nilla w enemy teamie, ale czy ta Nilla da radę na Nunu na trójce? No niestety nie da rady. Tak mi się wydaje. Ona jest do wzięcia dosłownie na hita. Musiałaby mieć dwa trap clawy na sobie, żeby ten Nunu może jej nie dał rady, szczerze mówiąc. To by było jedyne chyba wyjście. I Nunu, ciach, na hita. No, to jest zabawne, ale mam nadzieję, że Riot jak najszybciej to znerfi. O, kolejny kielich jeszcze z kółeczka. No przepięknie.
Tylko, że tego kielicha nie ma jak włożyć. Przydałby się set albo jeden lisin. Okej, tego trapclawa poświęca dla kielicha. No, w sumie dobry ruch, bardzo dobry ruch. Ten Soam jest wzięty dlatego, żeby on nie zrobił Soama na trzeci poziom. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to by było, miało jakiekolwiek znaczenie, jakbym miał tego Soama na trzecim poziomie, szczerze. Ale ciężko mi powiedzieć, bo nigdy nie widziałem Soama na trzecim. Czy ktokolwiek zbiera Soama z was na trzecim? Możecie pisać, możecie pisać. Okej. Okay. Przedostatnia walka i już ostatnia walka. I jak widać, Nunu na trzecim poziomie działa, bardzo działa, wręcz powiedziałbym za ostro działa. Także jeżeli macie okazję z emblematem Dragon Mancera zagrać Nunu, to nawet na hardstacku na Nunu na drugim poziomie, jak widać, dacie spokojnie nim radę. Także, no co wam więcej mówię. Myślę, że materiał się spodobał. Wpadajcie też na streamki Emily Wang, bardzo ciekawy gracz, jeśli chodzi o swoją w miarę tam jakąś lekką taktykę wbijania wysokiego elo, po prostu powoli, ale zawsze w tej top 100, top 150 jest. Ja z wami się żegnam, na razie cześć, Tomuś, grajcie, ode mnie ciekawa koncepcja na Nunu, jak każdy w aktualnym patchu. Trzymajcie się, na razie i cześć!